tvpodkarpacie.pl. Szanowni Państwo, bardzo gorąco i serdecznie witam Państwa na uroczystości otwarcia międzysystemowego połączenia gazowego Polska-Słowacja. Ten interkonektor jest finalnym elementem oraz zwieńczeniem budowy wielkiej magistrali, tak zwanego korytarza północ-południe, który w naszym kraju ma, proszę Państwa, ponad 860 km długości. Dziś otwieramy kluczowy, węzłowy element architektury bezpieczeństwa gazowego, architektury, która ma nas w przyszłości strzec przed jakimkolwiek kolejnym pistoletem gazowym Putina przyłożonym do głowy jakiegokolwiek państwa środkowej Europy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do tej inwestycji. Najlepiej uzmysłowić sobie to, patrząc na mapę. Tych gazociągów 5 lat temu jeszcze nie było. Ani z Norwegii na wybrzeże zachodnio-północne, ani z tego wybrzeża cały gazociąg, który idzie ścianą zachodnią Polski i następnie południową, aż tutaj na południowy wschód do Strachociny, na Podkarpacie. To jest, proszę Państwa, właśnie ten moment rozpoczęcia przesyłu gazu między Polską a Słowacją, Słowacją a Polską. Interkonektor między oba naszymi krajami działa. Gazsystem w ciągu 6 lat zainwestował blisko 20 miliardów złotych w 2000 km gazociągów, w 4 tłocznie, w tym gazociąg podmorski Baltic Pipe i terminal LNG w Świnoujściu. Połączenie Polska-Słowacja z miejsca, w którym jesteśmy, ze Strachociny, to jest 60 km z tych 2000 km. Po stronie słowackiej jest to 100 km. Niemniej to jest bardzo ważny element, ponieważ on przez Bieszczady, przez góry łączy dwa systemy, system polski i system słowacki. Koszt tej inwestycji to jest kilkaset milionów złotych i 3 lata temu rozpoczęliśmy jego budowę. Przede wszystkim jest to bezpieczeństwo dla państwa, zwłaszcza w tak trudnych czasach, kiedy mamy do czynienia z szantażem gazowym i pistoletem gazowym przyłożonym przez Rosję Putina do krajów europejskich, w tym również Polski. Ale ten gazociąg, tak jak słyszeliśmy, łączy się ze Słowacją, łączy się z Austrią, łączy się z całą Europą, a dla nas tutaj lokalnie jest to niezwykle ważna inwestycja. Dlaczego? Dlatego, że przez te gminy, przez które biegnie gazociąg łączący Polskę ze Słowacją, te gminy otrzymają z przesyłu gazu bardzo duże pieniądze. Są to między innymi gmina wiejska Sanok, gmina Bukowsko, gmina Zarszyn, gmina Komańcza, również inne gminy, przez które przebiega ten gazociąg, i z tego tytułu samorządy uzyskają miliony złotych do budżetów, które będziemy mogli przeznaczyć na wkłady własne do projektów. Dlatego tak ważne są tak duże inwestycje państwowe, które właśnie są kierowane na nasz teren. Jest to ostatni element takiej większej układanki infrastrukturalnej w Europie Środkowej. To jest połączenie między Polską a Słowacją i dzięki temu poprzez gazociągi dalej na południe Europy Polska uzyskuje dostęp do kolejnego niezależnego od rosyjskich źródła gazu poprzez terminale, które są w basenie Morza Śródziemnego w Grecji, w Chorwacji czy u wybrzeży tureckich. Również uzyskujemy dostęp nasze firmy do gazu, który jest w obszarze Kaukazu poprzez gazociągi z Turcji. Także to był ostatni element. Tym bardziej cieszy, że go oddajemy. Jego przepustowość odpowiada mniej więcej około 6 miliardom metrów sześciennych w stronę Polski i 5 miliardów metrów sześciennych w stronę Słowacji. Dla Słowacji to jest praktycznie pokrycie całego rynku, możliwość. Z kolei dla Polski to jest, tak jak powiedziałem, kolejne ważne potencjalne źródło dostaw do naszego kraju. tvpodkarpacie.pl